się dużo dzieje i są różne ważne sprawy, ale my chcielibyśmy rozpocząć od spraw, które dotyczą przyrody i spraw, które bulwersują Polaków w różnych miejscach. Myślę, że również tutaj w Koszalinie i po Morzu Środkowym przez województwo zachodniopomorskie, czyli spraw związanych z, użyję słowa, które używa minister środowiska, ale zaraz przetłumaczę, minister środowiska używa pojęcia depopulacji dzików, ale tak naprawdę chodzi o zbiorowy mord dzików. Od 3 tygodni odbywały się polowania zorganizowane, które miały doprowadzić do znaczącej redukcji dzików w Polsce. I minister mówił, że to dotyczy tylko niektórych miejsc, że nie tylko niektórych obszarów i że jest to związane z walką z tak zwanym afrykańskim pomorem świń, czyli ASF-em. Więc ja się na razie odniosę tylko i wyłącznie do dokumentów formalnych, urzędowych, żeby udowodnić Państwu, jak bardzo pan minister kłamie. Świadomie używam słowa kłamie, bo jakbym powiedział, mówi nieprawdę, oszukuje, to w tym przypadku byłoby to zbyt delikatne. Rozpocznę od dokumentu historycznego. Państwo te dokumenty też dostaliście. Rozporządzenie ministra środowiska z 16 marca 2005 roku. I w punkcie 5 w tym rozporządzeniu, który dotyczy określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, w punkcie 5 dotyczy to dzików, wychować. Minister środowiska już w rządzie PiS, Jan Szyszko, doprowadził do zmiany przepisów i wydał nowe rozporządzenie 1 sierpnia 2017. I Państwo również macie ten dokument. Słowo, jakie się ciśnie do głowy, przynajmniej mi, to barbarzyństwo, bo tak ludzie w stosunku do zwierząt żadnych nie powinni się zachowywać. Ale to jeszcze nie koniec, bo inny minister postanowił za to płacić. Minister rolnictwa wydał rozporządzenie 15 sierpnia 2008 roku i dokonał wyceny za każdą sztukę. Otóż za odstrzał samicy, samicy przelotku lub dorosłej samicy dzika postanowił płacić 650 zł. Chciał i chce z tego zrobić po prostu biznes i zachęcać w ten sposób myśliwych do strzelania do tego typu osobników. Wielu myśliwych, którzy rzeczywiście stosuje kodeks myśliwego, nie pozwala sobie na tego typu zachowanie. Ale najgorsze jest to, co pani minister Golińska napisała. To wszystko to, co już mówię, jest złe, ale tak jak powiedziałem, najgorsze jest to, co pani minister Golińska napisała w odpowiedzi na interpelację posłów. Ona pisze, że prowadzony w Polsce odstrzał dzików, cytuję już teraz, którego celem jest doprowadzenie do zagęszczenia 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy na terenie całego kraju, wynika z konieczności realizacji rekomendacji jednego z zespołów. 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy. Postaram się, żeby Państwo sobie to potrafili wyobrazić, bo okręg łowiecki, koszaliński, obejmuje mniej więcej stare województwo koszalińskie. To jest około 600 tysięcy hektarów. Tyle jest łącznie obwodów łowieckich w tym okręgu. Na tym terenie żyje w różnych okresach różnie, około 12 tysięcy dzików. Teraz jest to około 9 tysięcy dzików. Po wprowadzeniu tych zapisów, o których mówi pani minister Golińska, 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy,
łatwo policzyć, oznacza to 600 sztuk. To jest naprawdę mordowanie dzików. I nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia. Nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia, nie ma żadnego uzasadnienia do takiego działania. To jest dyskwalifikacja dla tych ludzi, którzy z mocy konstytucji powinni dbać o ochronę środowiska, w tym o ochronę przyrody. Z mocy konstytucji dbać o również dziki w Polsce. O znaczeniu dzików w całym łańcuchu przyrodniczym powie pani radna Bogusia Tiece, bo państwo musicie wiedzieć, że przyroda jest tak skonstruowana, że jak jakiegoś gatunku brakuje, to coś innego w to miejsce niedobrego się pojawia. Dokładnie, dziki są bardzo pożyteczne. Dziki napowietrzają glebę, ryjąc, wyjadają pędraki szkodliwych różnych owadów, które zjadają uprawy, które niszczą lasy. Ponadto młode dziki stanowią pokarm dla wilków, które ostatnio też się odbudowały, populacja wilków, jakby już gości w naszych lasach. No jest to okrucieństwo, jest to barbarzyństwo. Ja wczoraj rozmawiałam z kolegą, który prowadzi ośrodek dla dzikich zwierząt. I właśnie zszokowany powiedział mi, że w ten weekend odstrzelono kilka loch i malutkie, po prostu zdezorientowane małe dziczki biegają po lesie, no i czekali śmierć głodowa, co tutaj dużo mówić, bo do loch myśliwi, jak wiemy, teraz mogą strzelać, małe już ich nie interesują i rozproszone małe dziki biegają po lesie. Dzisiaj wiem, że kolega będzie podejmował interwencję, będzie próbował je wyłapać, z jakim skutkiem nie wiadomo. No to są zwierzaki, które muszą być jeszcze przy matce. Także dla nas, miłośników zwierząt, przyrody, myślę, że dla wielu osób to jest po prostu okrucieństwo. Nie możemy się z tym pogodzić. Już ponad 300 naukowców wydało swoją opinię, że takie działania wcale nie są walką z ASF-em, że to wcale nie doprowadzi do likwidacji tego wirusa. Wręcz odwrotnie, właśnie jeszcze spowoduje namnożenie tego wirusa, ponieważ no, krew na rękach myśliwych, na nogach, na oponach, w glebę wnikająca powoduje przenosiarczanie, tak? Gdzieś psy powąchają, inne zwierzaki i po prostu ten wirus się jeszcze bardziej rozprzestrzenia po naszym kraju. Także uważam, że jest to okrucieństwo. Ja jeszcze tylko dodam w tej części dotyczącej ASF-u. Polska miała możliwość skorzystania z pomocy unijnej w wysokości 31 milionów euro. Nie wykorzystaliśmy tych pieniędzy, które Komisja Europejska przeznaczyła do dyspozycji Polsce. Więcej, chcę dodać, że dziki nie wchodzą same do żadnej świniarni, więc dziki nie są w stanie wnieść tej choroby i zarażać same świń znajdujących się w hodowlach. Tę chorobę przenosi człowiek bądź inne zwierzęta. Jedyny sposób na zabezpieczenie się przed tego typu rozprzestrzenianiem choroby to jest bioasekuracja. Odpowiednie maty, odpowiednia zmiana ubrań i tak dalej. I tak jak powiedziałem, za to ponosi odpowiedzialność rząd. Rząd, który zamiast wspomóc rolników i dać, przeznaczyć pieniądze na ten cel, nawet niekoniecznie swoje własne, pieniądze, które były w dyspozycji czy Unii Europejskiej, oddane do dyspozycji rządowi polskiemu, nie zostały wykorzystane. Jedyny pomysł, jaki PiS ma w tej sprawie, to rzeczywiście mordowanie dzików. 600 sztuk w byłym województwie koszalińskim. Taki jest plan PiS-u. Te dokumenty nie zostały zmienione. Z tych dokumentów się PiS nie wycofał. I opowieści ministra, że to nie dotyczy całej Polski, tylko co niektórych powiatów, nie pokrywają się wprost z rozporządzeniami. Państwo macie te rozporządzenia. Rozporządzenie, które mówi wyraźnie o tym, że można strzelać do dzików przez cały rok, że celem jest osiągnięcie wskaźnika, to pani minister Golińska, 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy. Skandaliczne zachowanie ministrów odpowiedzialnych za stan polskiego środowiska. I niestety nie jest to ostatni przypadek walki z określonymi gatunkami. Minister środowiska zabrał się za żubra.
a teraz na celowniku mają być żurawie, więc boimy się, że zanim PiS skończy rządzić, to rzeczywiście większość gatunków w Polsce zostanie przetrzebiona. To tyle z naszej strony. Jeżeli są pytania, to chętnie odpowiemy, a jak nie, to pan senator Ziętarski o sprawach, które dotyczą spraw bieżących związanych z ministrem Ziobro. A czy państwa jako opozycja coś chcecie w tej sprawie zrobić, czy tylko komentować? Jak proszę pamiętać, że to są rozporządzenia Rady Ministrów i oprócz ministra środowiska, więc jedyne co my dzisiaj możemy zrobić, to w tej części protestować i żądać dokumentów, które w tej sprawie się powinny być zrobione. Ja zwołam wspólne posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Rolnictwa, na następne posiedzenie Sejmu. Będziemy żądać wyjaśnień od ministrów, dlaczego w taki sposób chcą rozwiązać sprawę. I wreszcie proszę pamiętać, że minister nie może sobie wymyślić, że będzie to 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy, tylko powinien się posługiwać odpowiednimi ekspertyzami. Z czegoś to musi wynikać. Z tego co wiem, nie ma żadnych ekspertyz, które świadczą o tego typu depopulacji, o takim działaniu ze strony rządu polskiego, co oznacza, że minister popełnia tutaj przestępstwo. Ale poczekamy, zakładam, że minister będzie wyjaśniał wszystkie sprawy na posiedzeniu komisji. A spotkanie z Polskim Związkiem Łowieckim, bo sami państwo mówią, że tutaj akurat myśliwi z chęcią wchodzą do lasów i strzelają. Jest różnie, bo część myśliwych... Pani radna o tym mówiła, że część myśliwych odmawia. Wszyscy ci myśliwi, którzy stosują kodeks łowiecki, odmawiają strzelania do loch. Wszyscy ci myśliwi wiedzą, że to jest niezgodne z etyką myśliwego i oni rzeczywiście są daleko od tego typu standardu, ale dla części myśliwych 650 zł to już jest poważna kwota i ci myśliwi przekupieni przez ministra rolnictwa po prostu tego typu odstrzały podejmują, prowadzą. To, że jest to niezgodne z kodeksem etyki, to jest jedno, ale kodeks etyki jest czymś wewnętrznym, nie jest prawem. Prawem są rozporządzenia. I w związku z tym tak naprawdę Polski Związek Łowiecki jest w tej sprawie dość ograniczony w możliwościach działania. Ja już kiedyś apelowałem do myśliwych z prośbą o to, żeby nie dać się zabierać i nie dać się kusić rządowi, bo to jest rzeczywiście wielka, ogromna strata dla polskiej przyrody. Pani radna mówiła o tym łańcuchu pokarmowym. Proszę pamiętać, że to punktowanie, to wyżeranie larw przez dziki powoduje, że mamy dużo mniej zagrożeń dla drzew i przyrody rosnącej w lasach. W momencie, gdy zabraknie dzików, człowiek będzie musiał sobie radzić inaczej. Jak? Chemią. Tylko i wyłącznie chemią. Naloty, samolot, chemia, w taki sposób będą lasy państwowe nie tylko walczyć z rozwojem różnego rodzaju szkodników w lesie. A więc to jest, za każdym razem widać brak myślenia po stronie osób, które podejmują decyzje w sprawach. Właśnie ja pytałam o ten Związek Łowiecki, bo kiedyś była lista parlamentarzystów, którzy są członkami Związku Łowieckiego i pan chyba też był na tej liście. Ja też jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, płacam składki i nie poluję od 10 lat. Jakie są tam nastroje? Jak rozmawiam z różnymi osobami, to część osób bardzo się oburza na to rozporządzenie. I co do tego absolutnie nie ma najmniejszej wątpliwości, że nie należy tego robić. Natomiast jakoś nie jest mi po drodze z władzami Związku Łowieckiego, więc z różnych powodów nie utrzymuję zbyt bliskich relacji z zarządem głównym Polskiego Związku Łowieckiego. To po co być w takim związku,
Oczywiście, to nawet nie chodzi o lepsze czasy. Wszystko jest, to rozporządzenie, które pierwsze pokazywałem, z 2000, bardzo się cieszę, że to Państwo pytacie, z 2005 roku. Ona mówiła o tym, jakie okresy należy stosować i jak należy się zachowywać. Pojemność określonych siedlisk, czyli pojemność przyrodnicza, jest też jakoś określona. Przez długo dziki nie miały żadnego wroga naturalnego w przyrodzie, a dziki odtwarzają się mniej więcej 100%, czyli gdyby zachowywać właściwą, nie robić nic, to co roku o 100% dzików by przebywało. Jeżeli dzisiaj mówimy, że jest w województwie koszalińskim około 9-10 tysięcy sztuk, to tak byłoby 20-40 i postęp byłby geometryczny. Jedynym sposobem na redukcję i utrzymanie jest człowiek, nie ma innego człowieka, bo kiedyś był to wilk. Wilk dopiero od niedawna zaczął się pojawiać tutaj a przez lata był gatunkiem bardzo mocno zagrożonym. Zresztą dalej jest. I rola akurat myśliwych nie tylko w tym przypadku jest istotna, choć wszystko się powinno odbywać w sposób bardzo humanitarny, nie w taki jak tutaj, że strzela się do loch, czy strzela się do loch, które prowadzi małe, które są, tak jak już padło, są bezbronne i skazane na śmierć głodową. Jeżeli nie ma pytań, to pan senator Ziętarski o sprawach, które dotyczą dwoma zdaniami jeszcze się odniosę do tematu przed chwilą powiedzianego, o którym była mowa. PiS celuje w tworzeniu niemoralnej etyki, to tak jak tutaj powiedział przed chwilą pan poseł, są, one nie mają sankcji karnej. One mają podstawy oceny pod względem etycznym człowieka, czyli ewentualnie wewnętrznego postępowania dyscyplinarnego i to wszystko. Proszę zobaczyć, że w wymiarze sprawiedliwości ostatnio takich niemoralnych przepisów jest bardzo dużo. Przypomnę niemoralny przepis dotyczący 40% nagradzania sędziów Izby Dyscyplinarnej więcej niż ci sędziowie Sądu Najwyższego, którzy przeszli normalny, że tak powiem, tryb kariery od sędziego rejonowego z tytułami profesorskimi włącznie, teraz otrzymują, tamci mają 40% więcej. Kolejna propozycja to jest propozycja 100% emeryturę właściwie stanu spoczynku dla tych sędziów, którzy nie wrócili. Okazuje się, że tylko jeden nie wrócił, proszę Państwa, ma też swoje powody, którzy mieli nie wrócić z tego przymusowego przejścia. Tylko orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości doprowadziło do tego, że ci sędziowie wrócili. To są kolejne przykłady. I proszę Państwa, jeśli chodzi o newsa, to powiem Państwu, że uczestniczyłem w sobotę w nadzwyczajnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Prawo ponad wszystkim. To jest odezwanie prokuratorów, którzy właśnie uważają, że to odezwanie, to powinno być ich, że tak powiem, leitmotivem ich działalności, bo oni ślubowali na konstytucję i ślubowali na prawo. I nie chcą być, to znalazło się także w uchwale, instrumentem politycznym prokuratora Ziobry, prokuratora generalnego i prokuratora Święczkowskiego. I wzywają tych panów obu do ustąpienia. Taka jest uchwała Stowarzyszenia Super Omnia, żeby ci panowie ustąpili, ponieważ ich działania są po prostu nie tylko niemoralne wewnętrznie, ale absolutnie nastawione politycznie, realizują wyłącznie polityczny charakter,
a prokuratura powinna stać na straży praworządności i powinna być apolityczna. Przypominam, że w konstytucji naszej, proszę zobaczyć, w konstytucji jest wyłączenie możliwości prokuratora, bycia prokuratorem i jednocześnie posłem. Pan prokurator generalny uzyskał takie uprawnienia, bo może sterować każdą sprawą, w związku z tym wykonuje czynności prokuratora, a jednocześnie jest posłem. Proszę Państwa, krótko chcę powiedzieć, że przyczyną tej uchwały były wszczynane postępowania dyscyplinarne w stosunku do prokuratorów, na przykład za lekcje wychowania obywatelskiego w szkole średniej na temat Konstytucji i najwyższej rangi Konstytucji. Jeden z prokuratorów ma takie zarzuty. Podkreślono w tej uchwale i w referatach, że prawo, jakie zostało stworzone obecnie, jeśli na przykład chodzi o możliwość przenoszenia prokuratora z jednego miejsca na drugie, i to nie dyscyplinarnie, a w sytuacji tak zwanych uzasadnionych, tak zwanych potrzeb, jest bardziej represyjne niż w stanie wojennym. W stanie wojennym można było do 6 miesięcy. W tej chwili jest do 12 miesięcy. Jest prokurator z Poznania, który 3 lata jest już na delegacji nieprzerwanie. Są przenoszeni na kilkaset odległości od miejsca zamieszkania. Po to tylko, proszę Państwa, żeby stworzyć tak zwany system mrożący, czyli żeby prokuratorzy się bali, żeby wykonywali zalecenia w sposób bezmyślny. A wielu takich, między innymi dotyczy to prokuratora, który zajmował się, też ma postępowanie dyscyplinarne, który zajmował się sprawą, czy która zajmowała się sprawą świętej pamięci prezydenta Adamowicza. Takie są, proszę Państwa, działania prokuratora generalnego krajowego i na to odpowiada Stowarzyszenie Prokuratorów, które to stowarzyszenie, proszę Państwa, się rozrasta liczbowo. Coraz więcej osób wstępuje do tego stowarzyszenia i prokuratorzy pokazują, że nie dają się zastraszyć, że będą działać zgodnie z prawem, kosztem ponoszenia, kosztem postępowań dyscyplinarnych, kosztem przenoszenia, kosztem pozbawiania ich nagród i dalszych innych represji. Ale dają przykład, że zarówno sędziowie stowarzyszeni w Stowarzyszeniu Justycja, którzy pokazują, że można być niezależnym sędzią, tak samo prokuratorzy, czyli wymiar sprawiedliwości, proszę Państwa, na szczęście nie daje się w całości i to są w całości, prawda, instrumentalizować politycznie i mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się wzmacniała. Ja mówię o poczuciu misji prokuratorów, czy w ogóle prawników, żeby działać zgodnie z prawem według hasła Lex Super Omnia. Dziękujemy. Czy jeszcze jakieś... Ja bym chciał zapytać o komentarz w sprawie dzisiejszego zatrzymania. A chyba ja. Ja się tutaj... Misiewicz Kamiński. Nie ulega wątpliwości, że w PiS-ie rozpoczęły się wzajemne rozgrywki. Odcinanie, tak naprawdę chodzi o odcinanie w tym przypadku Antoniego Macierewicza. To, co się działo w wykonaniu Bartłomieja M., chyba muszę powiedzieć, i Mariusza K., bo chyba nie wyrazili zgody na ujawnianie ich danych osobowych, to jest informacja powszechna znana od lat, od kilku lat. Słynne telewizory wynajmowane na wystawę sprzętu zbrojeniowego i opłata wynosząca krotność więcej niż nowy telewizor i za to na wszystko płacił PGZ,
to nie jest wyjątek. I tego typu spraw, różnych ludzi związanych z PiS-em jest znacząco więcej. Od 3 lat one są w różnych sposób przez państwa jako dziennikarzy ujawniane, przez opozycję i do tej pory służby nie działały. A ponieważ intuicja mi podpowiada, że będzie się w najbliższych dniach działo, więc w PiS-ie już dzisiaj rozpoczęły się gry polegające na wycinaniu Macierewicza, odsuwaniu Macierewicza. Rozpoczyna się walka o schedę po Kaczyńskim i co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Dziękujemy bardzo.